Dzień dobry. Dziś przeprowadzimy wywiad z panią Małgorzatą Konczanin oraz z panią Elwirą Konczanin-Dołkowską. Oto pierwsze pytanie. Czym tak naprawdę zajmuje się logopeda? Może pani. Logopeda zajmuje się przede wszystkim poprawnością językową. Jak nauczyć, żeby dobrze mówić poprawnie i żeby ta mowa dawała nam radość. Odkrywamy z logopedą razem radość mówienia. To jest podstawa w terapii. Przede wszystkim z logopedą ćwiczy się i te ćwiczenia są atrakcyjne, a później się bardzo ładnie mówi. Można występować w telewizji, w radiu, na występach, brać udział w konkursie recytatorskim. Rozumiem, to bardzo ciekawe. A skąd się biorą wady wymowy? Wady wymowy mogą być nabyte albo wrodzone. Zależą też od aparatu artykulacyjnego, od naszej anatomii, a także też mogą być jakieś naleciałości gwarowe. Od tego jesteśmy my, ale czasami też musimy zwrócić się do kogoś o jakieś badania medyczne, żeby potwierdzić, przeczytać opinię logopedyczną, sprawdzić orzeczenie i wtedy układamy program terapii. No, wady wymowy biorą się też stąd. Każde dziecko, gdy się rodzi, to pierwszy jest krzyk. Potem każda mama karmi swoje dziecko. I najlepiej byłoby karmić dziecko mlekiem mamy, czyli piersią. Jeżeli dziecko jest karmione piersią i ssie, jest prawidłowy odruch. Później zaczyna dziecko rosnąć, zaczyna mama karmić dziecko różnymi pokarmami, gryzie dziecko, połyka i wtedy jest prawidłowa wymowa. Jeżeli są zaburzone tutaj te odruchy, no to wtedy jest ta przyczyna powstawania tych wad wymowy. To jest źródło powstawania wad wymowy, gdy to jest nieprawidłowo robione. A co to znaczy aparat artykulacyjny? Jakie dobre pytanie, bardzo dobre. Aparat artykulacyjny to są wszystkie artykulatory, to są usta, język, który bardzo ważną rolę odgrywa w artykulacji, ponieważ on podnosi się, dotyka różnych miejsc. Bardzo ważne w artykulacji jest też podniebienie twarde, miękkie, też policzki, nos. To wszystko odgrywa rolę przy prawidłowym mówieniu. Dziękuję. Czy dorośli też chodzą do logopedy? Oczywiście, dorośli też przychodzą na ćwiczenia logopedyczne. Zdarzyło mi się, że przyszedł kiedyś do mnie pan, który już był 30-letni i chciał sobie wyćwiczyć głoskę R. Ale zdarzają się też ludzie, którzy są po udarach lub po skomplikowanych wypadkach komunikacyjnych, też z którymi ćwiczymy, albo chcą sobie poćwiczyć, dziennikarze, chcą pracować w radiu i chcą doskonalić swoją technikę mówienia. Też jeszcze po różnych operacjach, po strumektomii, po laryngektomii, po usunięciu krtani i po różnych onkologopedycznych chorobach, gdzie trzeba usunąć jakąś narożl i wtedy my pracujemy z dorosłymi, uczymy też powrotu do tej utraconej mowy. Dziękuję bardzo. A czy ćwiczenia przynoszą rezultaty? Oczywiście. To jest ważne, żeby dobrze współpracować z terapeutą, ale też, żeby odpowiednio te ćwiczenia były dopasowane do potrzeb. Dlatego korzystamy też z dorobku innych nauk i też stosujemy w terapiach różne metody. Będziemy tu prezentować i metodę Castillo Moralesa, i naszą autorską metodę czterech żywiołów. Także jeżeli ktoś chce bardzo z nami współpracować, na pewno pokona problemy artykulacyjne. Zawsze każde ćwiczenie, dobrze i prawidłowo wykonywane, przynosi zamierzony efekt. I my właśnie pomagamy też i dzieciom, i dorosłym, żeby prawidłowo mówili. Czy mogłaby pani wyjaśnić, co to znaczy problemy artykulacyjne? To są takie problemy, które przeszkadzają człowiekowi w komunikowaniu się. Komunikowanie, czyli umiejętność rozmowy, umiejętność dialogu. Nieraz jest tak, że trzeba posługiwać się symboliką, wprowadzać podparcie ruchem. Zależy, jaka część naszego układu ośrodkowego jest uszkodzona. Więc w problemach artykulacyjnych my pomagamy. Może tak troszeczkę uproszczę, bo problemy artykulacyjne to
gdy dzieci na przykład idą do pierwszej klasy, nie wymawiają poszczególnych głosek, zamieniają. Na przykład nie mówią szafa, tylko mówią safa, nie mówią żaba, tylko mówią zaba i nie mówią głosek dźwięcznych, tylko zamieniają je bezdźwięcznymi, nie mówią głoski ry, zamieniają ją na l, na i. Jest jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych zaburzeń artykulacyjnych, ale powiedziałam o tych takich, które są najczęściej spotykane. Dziękuję. Czy ćwiczenia logopedyczne można wykonywać w domu? Oczywiście. My mamy też taką technikę, że pracujemy z rodzicami dzieci, uczymy rodziców, którzy potem takie ćwiczenia wykonują w domu. Oczywiście mamy też odpowiednie metody, którymi pracujemy i żeby posiadać umiejętność pracy tymi metodami, też potrzebne są licencje, więc nie każdy też może samodzielnie to wykonywać. Natomiast te prostsze ćwiczenia zawsze są do wykonania z instrukcją w domu. Są takie ćwiczenia, które się nazywają ćwiczeniami artykulatorów mownych, czyli są to wszystkie ćwiczenia języka. I my uczymy tutaj w gabinecie, pracujemy z dziećmi, a dzieci później wykonują je w domu. Ja często dzieciom zapisuję, jak wyglądają te ćwiczenia, a często też rysuję. Doskonale umiem narysować każdą głoskę, jak się wymawia, więc później można to odtworzyć w domu. Często zapraszam też rodzica i uczę go, jak to ćwiczenie powinno się prawidłowo wykonywać. Później Wam pokażemy kilka takich ćwiczeń. Jakiego sprzętu najczęściej używacie? Oj, używamy dużo różnych sprzętów. To są słomki, to są watki, to są różnorodne chrupki, ale używamy też narzędzi specjalistycznych logopedycznych. Są to przede wszystkim takie specjalistyczne wibratory logopedyczne, którymi masujemy języki, ale nie tylko języki, masujemy też ciało. Są specjalne piłeczki, są specjalne wkładki do buzi. Co jeszcze? Też staramy się, że mogą to być narzędzia takie mechaniczne właśnie, wibratory logopedyczne, narzędzia talk tools lub takie specjalistyczne szpatułki, które są twarde, są miękkie, ale wracamy też do metody czterech żywiołów, która polega na zasadzie unplugged, czyli że wszystko wykonujemy ręcznie. Dlatego często mamy rękawiczki, które są już różnych kolorów, będziemy to pokazywać, ponieważ dotyk rozwija nam głębokie czucie, a to ma bardzo duży wpływ potem, żeby dobrze mówić. Wiemy, że tegoroczna konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedów porusza problem dyspraksji. Ale co to tak właściwie jest? Dyspraksja. Każde dziecko, które się rodzi, to zaczyna się rozwijać ruchowo, tak? Najpierw unosi głowę, potem zaczyna się przewracać z boku na bok, zaczyna siadać, chodzić. To jest tak zwana duża motoryka. Natomiast my ćwiczymy i pracujemy nad małą motoryką, nad ćwiczeniami artykulatorów mownych. I często jest tak, że przychodzą tutaj dzieci do gabinetu i mają zaburzoną tą małą motorykę. Niesprawny język, język nie może się unieść, za górne zęby. Często dzieci mówią, że język mnie wcale nie słucha, że nie wykonuje tych wszystkich ruchów języka tak, jak powinienem. I to jest właśnie ta dyspraksja. To jest nieumiejętność nauczenia się i wykonywania podstawowych ruchów języka. I to polega na tym, że dziecko nie potrafi odtworzyć pewnych sekwencji ruchowo. I my przygotowałyśmy wykład na konferencję, więc będziemy mówiły o apraksji, czyli o aparacie artykulacyjnym, bo my pracujemy nad motoryką małą. I w literaturze anglosaskiej mówimy apraksja, a dyspraksja dotyczy motoryki dużej. Dlatego warto jeździć na rowerze, warto jeździć na nartach, bo to ma wpływ na mowę i chodzić na zajęcia z WF-u, a także na integrację sensoryczną. A czy lubią Panie swoją pracę? Ja uważam, że to jest pasja, ta nasza praca, bo jeżeli ona staje się pasją, to się ciągle odkrywa coś nowego
i żeby było ciekawie, i żeby było wesoło, ale też żeby było to tak nowocześnie i nowatorsko. Wszystkie te aspekty, żeby połączyć. Wtedy to jest pasja. Oczywiście, że też lubię swoją pracę, ale lubię wymyślać nowe ćwiczenia. I jeśli wymyślam nowe ćwiczenie, to ciągle wprowadzam je na zajęciach i patrzę, czy to ćwiczenie się podoba dzieciom, czy zamierzony efekt odnosi. I bardzo lubię, bardzo lubimy wymyślać coś nowego, tworzyć, bo te ćwiczenia powstają i ta metoda czterech żywiołów też powstała z potrzeby właśnie takiej. Ona powstała po to, aby dzieci lepiej mówiły i komunikowały się. Czy mogłyby Panie pokazać nam kilka ćwiczeń? Z wielką przyjemnością. Zaraz Wam pokażemy kilka ćwiczeń. Krowa w kropki, bordo, gryzła, trawę kręcąc mordą. Dobrze! Brawo! Laskot na płot i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz ten raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz. Laskot na płot i mruga, ładna to piosenka niedługa, niedługa, nie krótka, lecz w sam raz, zaśpiewaj koteczku jeszcze raz. Zagrody zerkają dwie ciekawe krowy. Dziecięcioł z chęcią pięcią. Dziękujemy. Do widzenia.